Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z Mutera Detektora, oczywiście z Kwasim. A witam bardzo A tak serdecznie. nonkonformistycznie oczywiście jest też Motodiabeł, czyli nasz Hubercik. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj taka ciekawa akcja, ponieważ postanowiliśmy, o Jezus Maria, posadzić ziemnioki. Takie oto jebite sprzęty wpadają, grimelki, gielki, o 680 razy 2. 6-metrowe. Ja dzisiaj nonkonformistycznie po raz drugi latam sobie naszym małym strojtkiem 830 Axionem. Oddałem Hubercikowi swojego fenda, natomiast jego fend stoi na warsztacie, bo trzeba wymienić mu olej. Natomiast Mateusz, czym ty dzisiaj będziesz latał, ziombul? A ja będę jeździł klasem Axionem Swoim. 930 swoim i Waderstadem będę siał słonecznik. Tak jest. I tym tematem będziemy kończyć wszystkie siebie, więc panowie, bez zbędnego pierdzielenia jedziemy z tematem. Jać, Hubert, i wyłącz koguty. Czemu? No przejechał koguta, w pizdu poszedł! Na rosu. Czemu wyłącz koguty? Wyłącz, wyłącz. Jak jankowskazy chyba mogę. No jo. To cześć, Mateusz. No na razie, ho. Jezu, jak on jest wielki, jak to zachodzi. Moi drodzy, lecimy na pole numer 17, tak po grubości lecimy z tymi wszystkimi rzeczami ziemniaczano-burakowymi, bo 31, tak 31 dobrze mówię, 33 nasze największe pole też w burakach, więc prawdopodobnie mamy dogadaną akcję z cukrownią, że pożyczą nam dwa grimme. Nie grimme, dwa holmery, co ja pierdzielę. Dwa holmery, żeby wpadły i pomogły nam tutaj wykopać buraki, więc jebitna akcja się szykuje. Grimme też jest już duże zamówione na ziemniaki, więc no cóż, nam zostaje tylko to zrobić, nie, Hubercik? No ja. Jak ty jedziesz? No. O fuck. O matko boska. Postanowiliśmy, że do takiej akcji ten nasz mniejszy ciągniczek się akurat nada, a że termin gdzieś tam przeglądu starszego fenda się zbliżał. No to tak postanowiliśmy, moi drodzy, lecimy z ziemniakami. Łącznie mamy 16 ton ziemniaków, 16,5 tony ziemniaków. I ja mam nadzieję, że to wystarczy. Wystarczy. Jedziemy ze znacznikami czy bez? Oczywiście, ze znacznikami. I ustaw sobie, nie wiem, 10 na godzinę, 11 na godzinę. 11 mam, tu 11. Dobra, a rozłóżmy te bydlaki. Jak to się, jakie to jest wielkie, ja pierdzielę. Oczywiście, moi drodzy, z podsiewaczem standardowo, żeby od razu ziemniaczki dostały. Czekaj, ja sobie wycofam. Jakoś tu się naprostuje. Dobra, wsteczny, Marian, wsteczny, kręć! Okej. Ty dajesz sobie radę. Bałem się, że ten klas sobie nie poradzi z tym. Nie, będzie dawał radę, bo klas ten jest mocny dość. Dobra. Mamy mały problem, panowie. No. Bo mi te ziemniaki zapierdalają jak dzikie świnie. Musisz przyspieszyć. Nie, wolno idą właśnie. Szybko idą strasznie. No, przyspiesz. To będą jeszcze szybciej szły. Rozumiesz? Jak ja już mam, człowieku, 7900 zasadzone. Ja mam 8. Masakra, ty. On jakby tu miał jakiś taki agregacik. Tutaj widzimy troszeczkę niedokultywatorowane po słoneczniku. Nic się nie stało, samosiejki. Bywa. Bywa, moi drodzy. Sadzarki 6-metrowe, ile się nie mylę, nie? No. Więc no, konkretny sprzęt dostaliśmy na wypożyczenie od zaprzyjaźnionej firmy. W sumie ziemniaki to się praktycznie rzecz biorąc na frytki sadzi. Albo do gorzelni, z tego co ja pamiętam, nie? Zgadza się. To my mamy na frytki od McDonalda. Mamy to wszystko upięte, słuchajcie.
Dobra. Ty, Hubert, ja tu zostawię taką poprzeczkę niesadzoną, żeby można było później. Jezusie Maryjo, co ja robię? Właśnie nie wiem, tak patrzę, nie, myślę, Nie że wiem, sobie nie. zarzuciło mnie. Nie dosadzaj tak do końca. Jak się składało z naszej? Zet. A, dobra, miałem na obciążnik. Trudno się tym nakręca. No bo to jest ściągana, nie? I wiesz. O Jezu mi jaka robię. No i kuźwa, nie wiadomo jak tymi sensorkami teraz jeździć z tymi znacznikami. O, chyba tak. Słyszysz? Musisz mieć lewe koło w tym. No, ja tego robię. A jeździ na środku zawsze, wiesz? Ja nie zawsze. Ale to będzie, słuchajcie. Naszykują się naprawdę jebitne akcje. Fajnie, że seria też wam się jakoś tam podoba. Pamiętam, że ktoś w komentarzach napisał, żeby zrobić 45-minutowy odcinek ze żniw. To jest spokojnie do zrobienia. Myślę, że bez większego. Czy ja może na ciebie poczekam, co? Nie, Albo od jeździć. razu godzinny. Albo od razu godzinny. Jak tylko czas na to pozwoli, nie? No, zgadza się. Zobaczymy. Mateuszu, jak ci tam leci No. robota? A dobrze, obsiewam cały czas. Słuchaj, jak skończysz siać, nie? Podejrzewam, że skończysz No. szybciej siać, to już możesz podpiąć siewkę i co po niektóre pole też nawozić, nie? No, spoko. Jakieś takie mniejsze. Bo ja bym chciał zrobić siewy nawozów na 33 i chyba połączę to z opryskami, wiesz? No dobra. Ja też będę się zabryskowywać siewem. Właśnie, Hubercik, ja wymyśliłem, że do ciebie nagramy dzisiaj wałowanie. Wołowanie? No, bo mamy wały posiewne. Fufufufufufu. No i Mateusz tam posieje, taki krótki filmik ci w sumie wyjdzie, nie? No. Ale krótkie są, mają lepszą oglądalność. Mówisz? To później nagramy do ciebie wałowanie tam, gdzie Mateusz sieje, wiesz, słonecznik, nie? Mamy te dwa wały posiewne, to się podepnie, nie wiem, dwa fendy, albo dwa klasy, albo klasa i fenda. I tyle, nie? Dobra. Lecimy sobie powoli, tak rządek po rządku, ale szybko idzie nam ta robota, nie? No bo jebitne sprzęty. Więc będzie akcja ziemniaki, będzie akcja buraki, będzie akcja żniwa, kiszonka. Więc to co lubicie, będzie też zbieranie balotów. Sianokosy. Zbieranie balotów lepsze. Też będzie zbierał baloty. Co? Przecież też będzie zbierał baloty. Jeszcze z tą monitą, ale to będzie wysokie. Nie manitą, tylko skorpionem. Tak się mówi. Ja wiem. Idzie robota powoli. Więcej tych ziemniaków idzie niż tego nawozu, ty. No. No ja niedługo swojego klasy muszę na warsztat postawić. O kurde. Tam fan stoi z serwisem. Na warsztacie. W końcu widzę. A nie, gówno widzę. Chciałem powiedzieć, że w końcu widzę końcówkę znacznika tutaj. Dupa. Po krzakach muszę pójść. Ten znowu się bawi w tym. Z składaniem mi znacznika tuż przed samą mordą, nie? Skubaniutki. Ja myślałem, że dłużej nam zejdzie, a my już prawie połowę pola żeśmy zrobili. No panie. No mamy 12 w sumie metrów bierzemy na raz, nie? No właśnie. My to jednak z Hubercikiem mamy to doświadczenie, jak chodzi o sadzenie albo sianie, nie? Ale chyba sadzimy Hubert pierwszy raz, nie? No. No bo ziemniaków to tak się rzadziej robi chyba na YouTubie w ogóle. Nie wiem dlaczego, takie średnie chyba to opłacalne, szczerze wam powiem. No bo Nie wiem. wiesz, z drugiej strony, no musisz oddzielny sprzęt kupić, nie? No. A jak masz siewnik do kukurydzy, to siejesz i buraki, nie?
Ale to wygląda, takie byki, znaczy byki, no może mniejszy byk, ale też, kurde, prosiaki. Masakra, słuchajcie, masakra. Pięknie to wygląda. W ogóle akcja, bo że seria jest też jebitna, ponieważ te sprzęty też takie rozprosieczone. Mi się marzyła taka seria, żebyśmy sobie pograli, słuchajcie, na takich sprzętach, które są naprawdę takie, no konkretnie. Chcesz konkret? Dawaj challengery. Będą mi challengery, nie martw się. A ty dostaniesz tego swojego fast tracka. Czekaj, muszę to nakręcić. Dobra. No, Marian. Naszyj. Wiem. Spokojna twoja rozczochrana. Się nie martw. I powiem wam, moi drodzy, że no dostaję trochę. Ma z czym robić ten klas, nie? Jakie masz Ale. spalanie? Właśnie chciałem zapytać. 30, 31. 31, 38. Ale powiem szczerze, że no ma co robić, ma z czym jeździć, nie? Więc. Więc wiesz, gdzieś tam. Jakby dał tak na środek ciągnika, też jest dobrze. Ja muszę tak jechać, nie? A że mało właśnie ten klasik nasz robił, to postanowiłem go uruchomić. Żeby przyszedł do roboty. My zaraz skończymy to pole, ty. No pani jeszcze parę przejazdów. Jeśli te cztery przejazdy będzie, nie? No. I Finito. finito, i koniec roboty, nie? Ja mam 12 minut materiału. Ale beka. Słuchaj. Możemy jeszcze na gospo zjechać. Nie, wiesz co, skończymy, bo już nie będę tam, wiesz, świrował, nie? Później ruszymy. Następny odcinek to prawdopodobnie nawozy, ewentualnie sianokosy już, nie? Ale chyba po sianokosy sobie po A nawozach. ty się martwiłeś, czy starczy? No właśnie, się tak martwiłem, bo wiesz, jak zobaczyłem, jak to sypie, znaczy w sensie, jak to się sadzi, no to wiesz. Ja mam 69%. Ja 70. Ktoś tu na ziemniukach kantuje. No Hubert pewnie kradnie. Na sadzeniakach. Jak znam Huberta, to on tam pewnie już ma dwa worki w tym, w bagażniku, w ciągniku. Skąd ty to wiesz? Bercik, czy ja cię od wczoraj znam? To co stacja jest? No fajnie. Widzisz o tym? No. Gdyż jak ci paliwa na polu stali, to może z kanką polecieć. I wiesz, zawsze możesz lecieć i to sobie ogarnąć, nie? Powiem wam, że klasik całkiem spoko. Mój fendi tak jest lepszy. Stary czy nowy? Mój fend. No to 300 900 TMS, nie? No. Ten starszy. On Ten tak fajnie prosiak. piszczy, nie? Ale mój? Mhm. Bo fajnie klakson. To dla ciebie najważniejszy klakson. Co? Dla ciebie najważniejszy klakson. Nie. Ale ten swój ma słaby. Nie wiem tam, panie. On to jest do roboty, a nie do piszczenia, chłopie. O czym ty w ogóle mówisz? Mój nie piszczy. Jasne, jasne. Co, Mateusz, skończyłeś już? Sieje drugie pole. No, mówiłem, że to szybko pójdzie. No, luź karpusik. Mówiłem, że to moment pójdzie, bo to szybko Mam jest. jeszcze 5 ton i 300 Ja mam tylonów. 5000, 5 ton 100 i 600 kilo nawozu. Miał 657 kilo. Jeszcze mnie na nawozie kantuje. Patrz to, jaki szwagier. Trochę lipa z tymi znacznikami jest taka, że trzeba je dwa razy klikać, żeby patrzeć na odpowiednią stronę, nie? No. To jest trochę lipa. Zależy, którą stroną jedziesz. No, bez kitu. Szkoda, że nie można dwóch na raz złożyć. A w niektórych maszynach tak chyba jest, że możesz dwa znaczniki robić, nie? Bierzesz na środek i później dojeżdżasz.
Jedną połowę, a później drugą. No bo masz późniejszy oznaczony znak. Nie wiesz, jak muszę jeździć. Ale to wygląda. To ja sobie aż se pokrywkę tu otworzę. Szyberdaszek uchylony, uchylony. Panie. Widziałem, jak sobie te szyby otworzyłeś. A ja sobie drzwi otworzę, panie. To ja też. A zaraz chyba wyjdę z silnika. Bo gorąco, panie. Muszę uważać na zakręcie, bo mnie wysadzi. Nie, zak to, bo jak będziemy tam w tych krzakach jeździć, to człowieku szyba jest droższa i te drzwi niż kuźwa cały ciągnik. Ja nie jeżdżę swoim. Ale z swoich pieniędzy to idzie, a to się odlicz od pensji. A Mateusz tam siedzi i sobie sieje. A co? A co ja się będę konformistycznie, ho, 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 ho. Jak się weźmie człowiek za robotę, to się zamyśli. No, no niestety, no tak czasami jest. Ja mam tak, jak słuchajcie, jak przeważnie Kierkota. nie, jak układam baloty. To wtedy się muszę tak bardzo mocno skupić i bardzo mało mówić na odcinkach, wiesz? Ja wtedy mówię, łap mnie. Łap mnie. Ja cię nie będę za nic łapał. I dobrze, bo nie chcę. Nie ta propaganda, panie. Nie tędy droga do Jarka. Gdzieś. Jeszcze trzy przejazdy chyba. No tak właśnie. Albo dwa, wiesz? Nie, dwa to na pewno nie. Ale powiem wam, słuchajcie, rodziska, że jak zobaczyliśmy, jak ja kupiłem te sezarki, przyszłem na gospodarstwo, złożone, to takie kuźwa, takie, no takie karakany, nie? Ale jak to się dopiero rozłoży, to jest dopiero robota, nie? Jak kupię i wypożyczyłeś? No tak, w sensie tak, tak to miałem na myśli. No jak przyszły na lawecie. Ale to będą akcje, kurde. Panie. Ja już mam ugadane, tak jak mówiłem, dwa holmery, bo buraki wpadną. Poziemnie. Cukrownia się zgodziła wypożyczyć. Tak, jednego, ale ja powiedziałem twardo, tyle hektarów, słuchajcie. My jesteśmy priorytetowym waszym partnerem, więc no. Bez drugiego kombajnu do buraków, to my w ogóle nie będziemy sobie. Ja w ogóle nie sieję tych buraków, nie? Oj, sorry. Calculated. Prawie. Przyjechali z cukrowni, zobaczyli jak wielkie pole. Nie, no kurde, będą dwa. Tak, A może i dokładnie. trzy. Nie, dwa będą, dwa, bo trzy to już nie będę miał co robić, nie? Tylko kwestia jest tego, że mogą być dwa różne pojemnościowe. Jeden może być 30-tonowy, drugi może 45, nie? Ale ja będę chciał, żeby przyszły dwa takie same, no bo to jest taka lipa, nie? To będzie trzeba też. Które to pole jest zasiane na buroki? 33. 33. Największe chyba pole, na, albo jedno z dwóch To największych na będzie mapie. trzeba chyba wziąć tirania. Nie, poradzimy sobie przyczepami, wiesz? Poradzimy sobie przyczepami, bo ja mam plan, żeby kupić jedną przyczepę troszeczkę większą. Wiesz, bo hajs mam, A dofinansowanie. ja mam taki plan, ale to ci później powiem. W odcinku. Ty pewnie, żeby tirami tu latać. Nie. Bo my wiecie, tacy, kochani, my jesteśmy taki już nawet, może nie kombinat rolny, ale tak już naprawdę poważne przedsiębiorstwo. Największe gospodarstwo w okolicy. Tak jest. Największe sprzęty, najwięcej zwierząt, no i jeszcze bydło mamy, nie? 85 sztuk. Zastanawiałem się, czy nie ruszyć też w uprawę tak, Jarek, uprawę świń. Weźmiemy to na raz teraz? A ja się martwiłem, że nie damy rady, nie? Że będzie za mało materiału. No, Nie, jeszcze zabierzesz to na niecałe raz. pół godziny. Słyszysz? Jak na raz. Nie. Dasz rady? To zrobimy tak. Ty jedź za mną.
A ja pojadę na górę i ty zrób poprzeczki tam, dobra? Okej. A Też ja tu... znacznik jest w ogóle potrzebny. Nie, na tym przejazd ostatni to już nie rób znacznika. Bo w sumie tak jest niepotrzebny, nie? Nie musisz na tempomacie jechać. Czemu? Bo prędkość maksymalna to chyba 10 na godzinę. Albo 11. No i tak mam włączony tempomat. Ja nie. Jak ja miałem cały czas trzymać nogę na gazie, to człowieku. To już cholery można Tak dostać. jest. Kuziu, kto tam do mnie pisze? Zaraz wyjaśnię. Zaraz będziemy tak. Wyłącz te powiadomienia. Także moi drodzy, szykują się naprawdę jebitne akcje. Jest opcja taka, że albo będziemy wywozili ziemniaki w skrzynkach, w skrzyniach paletach, albo będziemy je wywozić po prostu na przyczepie, albo część tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja, jak stąd nie wezmę, nie wysypię nam 150 ton ziemniaków, to ja się będę niezadowolony. Co 50 ton No. powiedziesz? No bo ziemniaki od cholery sypią, nie? Dobra, to ty tu rób poprzeczkę. A ja jadę tutaj. Zrobię tu poprzeczkę, dojedź do końca i tam zrób. Tak, dokładnie. I będziemy kończyli. Słuchajcie. Ty, Mateusz, już posiałeś? Praktycznie kończę. No i elegancko. I 22 minutki już wyszły. Tej spokojnej akcji. Trochę rzadko spotykane na YouTubie, niestety. No bo te ziemniaki to jakoś tak średnio przypadają ludziom do gustu, wiesz? Takimi większymi sprzętami. Polskie to spoko, nie? Ty, kopaczką będziemy tu kopać. O Boże. O nie. Panie, wpadniemy tu na trzy kopaczki. Ty. Nie. I ruski rok będziemy kopać. Tak. A później w końcu ciągniki skończą się pali, skończy się paliwo i podepniemy skorpiona. Tylko wiesz, no jeszcze pół biedy kopać, nie? A ten, a jak to zebrać, nie? Może bulwą dwójką, co? No bulwą. I wiesz, i musiałbyś podpiąć pod jeden ciągnik tura, przyjechać skorpionem i zapierdzielałbyś z drugim ciągnikiem z przyczepą. I wiesz, albo to śmociągi, nie? Ile ty tu tych omijaków zrobiłeś, panie? No bo tam trzeba. Nie omijaków, tylko tych. Nie omijaki też już zrobiłeś? Co ty gadasz? Ja tam nie widziałem żadnych omijaków, Bo jesteś ślepy. panie. No, nie. Dobra. No i teraz poprzeczki. Jeden poprzeczniak, nie? Ja zrobiłem dwa. Bo ktoś tutaj miło nie pojeździł. Mówiłem ci, żebyś tam zostawił trochę więcej, nie? Jadę tam do ciebie. Nie, ja sobie jeszcze radzę, spokojnie. No i tak jadę. No, spoko. Także, moi drodzy, ja myślałem, że kurde, ile ci zostało materiału? Trzy tony. Mi 2600. To łącznie wysłaliśmy Mi 300. 3 tony, to ile ci zostało? 300. 300. Tak? 300. Mi zostanie jakieś 2... To 2,5... fajnie. 2600, nie? 2,5 tony. Co to jest? Co tu się sprzedaje? Wiesz może? A jak się nazywa ten skup? Czekaj. Już ci mówię. Przędzalnia. Przędzalnia. To nie wiesz, co się sprzedaje. W przędzalni sprzedajesz między innymi Jelka. przędzę. A obok tutaj masz silosy, których możesz też sprzedawać ten. Kupować tutaj nasiona. Taka kawiarenka jest, widzisz. Rowery są kręte. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Hubert Złodziej będzie zapieprzał rowery.
Z stacji dokującej, można by powiedzieć. To było na tyle, moi drodzy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i soczystego suba. Oczywiście grzmotnijcie jakiś fajny komentarz. Wbijajcie do Huberta, sypnijcie łapkami, bo Mateusz cały czas się zastanawia nad tym swoim kanale, się chłopak nie może zastanowić. I co, wbijać na fanpage, być na grupie, to byłoby na tyle. Tyle tym razem pokazaliśmy, ale mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. I trzymajcie się do następnego razu. Na razie, cześć. Cześć. Siemaneczko.